Dzisiejsze ABC ogrodu znad sucherlaczka, który za kilka miesięcy będzie przepiękną, jedną wielką kulą. Jesteśmy przy hortensji Annabel i dziś opowiem Wam o tym, jak prawidłowo ścinać ją na wiosnę. Czy Ty też masz coś do powiedzenia? Też chciałbyś coś powiedzieć naszym widzom? Tak, hrabia się często w hortensji Annabel chowa, jak się bawią tutaj z innymi wsiakami, więc pewnie dlatego jest taki żywo zainteresowany. Sucherlaczkiem naszym, bo Annabelka o tej porze roku wygląda właśnie tak. To jest ostatni dzwonek tak naprawdę, słuchajcie, żeby już ją ścinać. Ja czekałam specjalnie z tym działaniem na Was, żeby Wam to pokazać. Te zdjęcia, które w tej chwili oglądacie, to hortensja Annabel pod koniec lipca. To są zdjęcia, którymi się zachwycacie już od lat, bo rzeczywiście cztery krzaczki tutaj posadzone, bo ja zaznaczam, to były tylko i wyłącznie cztery krzaczki, po kilku latach właśnie urosły w taką monumentalną, ogromną kulę. I dzięki temu, że ja cyklicznie, systematycznie wiosną je bardzo nisko ścinam i też również bardzo dbam o tą hortensję, ona później w lipcu, w sierpniu, we wrześniu, bo kwitnie właściwie do późnej jesieni, odwdzięcza nam się tutaj takim pięknym widokiem. Annabelka, jak ja ją sobie tak słodko nazwałam, to jest hortensja tak łatwa w uprawie i no tak nie wymagająca żadnych jakichś nie wiadomo jakich działań, że polecam ją każdemu, nawet takiemu amatorowi, ogrodnikowi. Musicie tylko pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, odpowiednie podłoże. To jest hortensja, która lubi bardziej, jak wszystkie zresztą hortensje, kwaśną glebę. Po drugie, odpowiednie nawadnianie latem. No i też dajcie jej troszeczkę jedzenia, jak ja to mówię. Czyli podsypcie obornika w momencie, kiedy zaczyna już zawiązywać kwiatostany i później kwitnąć, podsypcie jej również nawozu. My nasze krzewy Annabel, jak widzicie, posadziliśmy pod modrzewiem. Modrzew ma igły, które bardzo zakwaszają. Ja sobie tak wymyśliłam, że być może to będzie fajny pomysł, bo one naturalnie zakwaszą nam glebę tym Annabelką. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Dosłownie dwa lata wystarczyły, żeby te nasze Annabelki pięknie się rozrosły. A teraz jeśli chodzi o cięcie, jak trzeba ścinać Annabelkę, żeby ona przepięknie się rozkrzewiała, bo to też o to nam chodzi, no i żeby miała dużo kwiatostanów. Chodźcie, to Wam dokładnie pokażę. Jak widzicie, nasza Annabelka ma bardzo dużo suchych gałęzi. Ona zawsze tak wygląda co roku. Jak właśnie opadną już liście i są te suche kwiatostany, ja sobie do niej zaglądam właśnie w marcu, w kwietniu, to mnóstwo takich rzeczy znajduje, czyli takie suchełki, jak ja na nie mówię. Niepotrzebne zupełnie gałązki, które trzeba po prostu wyciąć. I to tak dość dokładnie. One nam nic dobrego nie wnoszą tak naprawdę, osłabiają gałązkę. Te takie cienkie, żywe, zobaczcie, takie maleństwa na niej ewentualnie zakwitną. Zostawiamy tylko gałęzie grube, z których mamy pewność, że wyrosną dobre, mocne pędy, na końcu których będą piękne, duże kwiatostany. I teraz jak tniemy? Annabel to hortensja, którą możemy uciąć dość nisko od podłoża. Ja to robię na wysokość około 30 cm. Zawsze staram się zostawiać dwa pąki, czyli zobaczcie, tutaj od ziemi mamy jedną grupę pąków, tu mamy drugą. Dla bezpieczeństwa akurat tą grubą gałąź utnę nad trzecim pąkiem. Ucinamy po skosie. A dlaczego po skosie? Dlatego, żeby woda, która pada nam na gałązki od góry, mogła sobie swobodnie po tych gałęziach po prostu spływać. Ja mam taką technikę, że obcinam na początku, o ten jest w ogóle suchy, więc go w ogóle stąd wycinamy. Obcinam na początku wszystkie gałęzie, a dopiero na końcu biorę się za czyszczenie podłoża. Nie byłabym w stanie po prostu, słuchajcie, się tam teraz dostać i wyczyścić naszego podłoża. Czyli najpierw krok po kroku obcinamy sobie wszystkie niepotrzebne albo zbyt cienkie gałązki. O, te wszystkie suche laczki tutaj
usuwamy. Teraz słuchajcie, ważna informacja. Jeżeli macie takie piękne, grube gałęzie jak ta właśnie i je ucinacie, tak jak mówiłam, 30 cm nad ziemią, nie wyrzucajcie tych gałązek, odłóżcie je na bok. Pod koniec filmu powiem Wam dlaczego. A ja wracam do obcinania i dajcie mi teraz chwilkę, bo jednak mamy w tej roślince bardzo, bardzo dużo pracy. Do roboty! Tak wygląda oczyszczona rabata. Jak widzicie, no różnica jest dość spora, bardzo widoczna. A Wy się pewnie zastanawiacie, czemu prosiłam, żebyście odłożyli te patyki, jeżeli będziecie ścinać swoje hortensje właśnie wiosną. Z tego prostego powodu, moi mili, że będziemy właśnie z tych patyczków robili kolejne hortensje Anabel. To jest sposób, który dawno, dawno w mojej rodzinie już nawet babcia stosowała, właśnie nigdy tych patyków nie wyrzucała. Hortensja Anabel akurat bardzo łatwo się ukrzewia i właśnie z takiego pojedynczego patyczka po kilku latach będziecie mieli oddzielną roślinkę. Także spróbujcie, nawet jeżeli 20 czy 30% tych patyków Wam się nie przyjmie i mogą nawet usnąć, tak, bo może się coś takiego zdarzyć, to jednak z pozostałej ilości patyków będziecie mieli kolejne roślinki własne, własnoręcznie wsadzone w ziemię. Jak to zrobić? Chodźcie, to bardzo łatwe, pokażę Wam. Jesteśmy w tej chwili w naszym warzywniku, jak widzicie, już przygotowanym do wysiania, nawiezionym obornikiem z grządkami, które tylko czekają na nasionka. A tutaj właśnie włożę nasze patyczki. Dlaczego tutaj? Bo wybrałam tym razem sposób właśnie taki, żeby tu mi się te patyki przyjęły, bo jest bardzo fajna, bogata gleba. Ja je sobie później podważę i wysadzę w miejsce docelowe. I to jest pierwszy sposób, które możecie brać pod uwagę, czyli wsadzić patyczki anabelkowe tam, gdzie właśnie będziecie mieli dobre podłoże, które będzie często podlewane i na pewno o nich nie zapomnicie. Drugi sposób, i tak właśnie powstała ta rabata, o której Wam przed chwileczką mówiłam, to był ten sposób, że wsadzamy patyk w miejsce docelowe, ale uwaga, trzeba bardzo pilnować wtedy, żeby cały czas ta gleba była tam podlewana, tak? Więc no to musicie pamiętać, bo jeżeli te patyki nie dostaną na początku po wsadzeniu wody i takiej Waszej uwagi, no to po prostu mogą usnąć. No i teraz cała filozofia. Jak widzicie, ucięliśmy po skosie nasz patyczek. Po pączkach widać, gdzie jest góra, gdzie dół. Oczywiście do gleby wsadzamy dołem. Możecie dół zanurzyć w proszku w ukorzeniaczu. Ja tego nie robię. Anabelki mi się bardzo ładnie bez tego przyjmują. W tej części warzywniaka, przy ścieżce, do której się u nas idzie do głównych grządek, ja sobie wysadziłam kwiaty ozdobne. Tu są byliny, rozchodniki, kwiatki jednoroczne, kosmosy, o których kiedyś już Wam mówiłam. I właśnie w tej części wsadzę nasze patyczki anabelkowe, z których będą młode roślinki. Później sobie je przesadzę na miejsce docelowe. A robię to jednym ruchem, mianowicie takim. I to słuchajcie, wszystko, naprawdę. Wszystkie moje koleżanki właśnie ogrodziary, które były u nas i widziały te moje rozsady anabelkowe, najpierw się z nich śmiały, a później, tak jak ja, zaczęły robić swoje rozsady, dzięki czemu już dosłownie po 2-3 latach miały dość duże, bardzo ładne roślinki. I teraz wystarczy tylko nasze patyczki podlać, potem jeszcze raz podlać, potem jeszcze raz podlać, a potem już tylko patrzeć, jak rosną im listki i jak zamieniają się w osobne roślinki. Ja często mówię Wam, że ogrodowanie, zakładanie ogrodu, prowadzenie ogrodu to wcale nie jest taka filozofia i wyższa szkoła jazdy, jak się często wydaje. Te patykowanie, jak ja to nazywam, rozmnażanie właśnie anabelek,
sama odkryłam wiele lat temu przez pomyłkę, po prostu wtykając patyczka na zasadzie, że go wezmę później. Później się bardzo zdziwiłam, że ta roślinka się sama jakby rozmnożyła. Później się dowiedziałam od mojej rodziny, że to jest taki sposób, który naprawdę bardzo dużo osób ogrodziarzy stosuje. Więc jak widzicie, jeżeli okazujesz swoim roślinom dużo serca, zainteresowania i dbałości, to nawet z takiego patyczka wyrastają później piękne okazy. I wcale nie jest to trudne. My się będziemy już żegnać. Idziemy z hrabią dalej pracować. No tak, 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 dalej popracujemy w rabatkach. Może wysiejemy już coś w warzywniaku. Do następnego, moi mili. Nie żegnam się na długo, bo my tradycyjnie za kilka dni już się widzimy. Pa, pa!